Tytuł kursu: Roboty tapeciarskie. Moduł: Tapety i ich właściwości. Temat: Rodzaje tapet. Witam serdecznie. Dzisiaj przypomnimy sobie informacje na temat rodzaju i właściwości tapet. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. W dzisiejszych czasach tapetowanie stało się znowu bardzo popularne. Tapeta jest materiałem służącym do obicia ścian wnętrza mieszkalnego. Obecnie większość tapet posiada wierzchnią warstwę z tworzywa. Najczęściej jest to spieniony winyl, co powoduje, że tapeta jest bardziej odporna na uszkodzenia. Mamy różnego rodzaju tapety. W zależności od specyfiki pomieszczenia, w którym będziemy kładli tapetę. W salonie i sypialni powinniśmy kłaść tapety akrylowe, papierowe, z włókna szklanego, tekstylne i typu japońskiego. Akrylowe są to tapety papierowe, wzmocnione warstwą akrylową. Te z włókna szklanego są niezwykle trwałe i stanowią świetny kamuflaż dla nierównych ścian. Tapety tekstylne charakteryzują się tym, iż wierzchnia ich warstwa pokryta jest bawełną, lnem, jedwabiem lub wełną. To jeden z najdroższych rodzajów tapet. Natomiast tapety typu japońskiego występują w postaci suchego proszku. Tapetę nakłada się podobnie jak tynk, po rozdrobieniu z odpowiednią ilością wody. Do pokoju dziecięcego nadają się tapety winylowe, PCV i fototapety. Przede wszystkim dlatego, gdyż jest to pomieszczenie bardzo mocno eksploatowane, więc i tapeta powinna posiadać podwyższony stopień odporności. W kuchni i w łazience powinny znaleźć się szczególnie trwałe tapety, gdyż w tych właśnie miejscach narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, a skraplająca woda powoduje, że zwykłe tapety nie wytrzymują takiego obciążenia. Najbardziej nadadzą się te korkowe, raufaza, natryskowe i omówione wcześniej fototapety. Istnieje jeszcze drugi podział tapet w zależności od właściwości użytkowych. Wodoodporne, zwykłe, zmywalne, stosowane w miejscach bardziej lub mniej narażonych. Mam nadzieję, że teraz żadne zadanie związane z właściwościami tapet nie będzie dla Was zbyt skomplikowane. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.